Przyjechaliśmy do miejscowości Selen, 320 km od domu, po to, żeby sobie pochodzić po fajnych trasach. Wstaliśmy rano, zjedliśmy śniadanie i zasuwamy. Rano było słońce, znowu przyszła jakaś mgła, to zdjęcia może nie będą fajne. Ale zapraszamy Was na 12-kilometrowy trekking po Selen. Cześć. Nagrywamy siebie nawzajem. Wpadliśmy na ten pomysł, że możemy się nagrywać. Długo myśleliśmy nad tym i wreszcie wymyśliliśmy. Super rzecz. Nie no, zobaczcie, słoneczko wschodzi, znaczy wschodzi, już wzeszło. Tylko że po prostu jest za mgłą. No ale się przebija. Miejmy nadzieję, że po prostu się rozpogodzi, że mgła zniknie i będziemy mogli widzieć te piękne widoki tutaj, bo jest naprawdę bajkowo, cudownie. Morris jest w siódmym niebie, bo sobie może sam pobiegać bez smyczy. Nikogo tu nie ma, aczkolwiek widzimy dużo śladów po ludziach. Pewnie jest często uczęszczana. No teraz już jest po sezonie, ale co tam dla nas, to wiesz. Dla nas lepiej, dlatego że nie ma ludzi, nie? I możemy być sami w lesie. Prawdziwy Halloween, Sławek, na żywo. Ale wiesz co, nie, naprawdę, zrobiliśmy sobie prawdziwy Halloween, bez maskarady. No dobrze, że troszkę zamarzło, bo tak to buty by były przemoczone. Ale słoneczko się przebija tam gdzieś, powoli. Nie będziemy Was przynudzać tymi naszymi wędrówkami, nie, tylko ja parę klipów. Muszę powiedzieć, że ja lubię strasznie chodzić i pokonywać takie trasy, ale za każdym razem, kiedy jestem w lesie, boję się strasznie napotkać niedźwiedzia. I staram się jakby przezwyciężyć ten strach. Byłam ostatnio z moim synem i jego dziewczyną i czułam się bardzo bezpiecznie. Z moim mężem się nie czuję tak bezpiecznie. Czemu? Ale muszę pokonać ten strach, bo ja uwielbiam robić takie rzeczy. No to właśnie to robisz. Pokonujesz strach. Niedźwiedź to macie gdzieś. Mówi. Masz zresztą psa obronnego. No jest minus 2 może, ale to nawet dobrze, że jest troszkę mrozik, bo nie ma błota, tak to byśmy się tu zapadali w tym błocie. A to są wszędzie bagna. Zobaczcie, dziewczyna samiusieńka w takim gęstym lesie, mgła, ona tak po prostu sobie biegnie sama. Pewnie też robi tą samą pętlę co my. A ja no, się boję? No. Nie. Jaka jesteś ci? Nie, już nie jestem. Dokąd ci? Nie jestem już. Cicho. Cicho jesteś. Dobra. Powiem Wam trochę o tym miejscu, co tu jesteśmy. To się nazywa Selen. Pisze się przez S i A z dwoma kropkami. Jest to największy kurort narciarski w Szwecji, ale nie najwyższy. Jest tutaj 100 górek do zjazdu, 90 wyciągów i wszystko jest pod jednym jakby zarządem. Czyli jak kupicie sobie ski pass, to działa na wszystkie wyciągi i na wszystkie autobusy, które jeżdżą między górkami i między daciami, między hotelami. Wszystko już w tym jest.
Także zapraszamy. Jest tu bardzo pięknie. Oczywiście pokażemy wam trochę w zimie, bo teraz to nie za bardzo, bo nie ma śniegu. Ale największym kurortem narciarskim, znaczy najwyższym, nie największym, bo to jest największy, najwyższym jest Ore. Ale to już jest od nas prawie 550 km około. A Selen leży około 320 od nas. I od Sztokholmu jest dużo bliżej, dlatego tutaj dużo ludzi ze Sztokholmu przyjeżdża. Jest naprawdę cudownie. Pogody mamy piękną, słońce wychodzi. Sławoś walczy z kamerką. Właśnie takimi vlogerami jesteśmy. Wszystko na spontan. A tam mamy góry i tam już się zaczynają powoli po drugiej stronie wyciągi. Doszliśmy prawie na szczyt, w strefę śniegu. Jest tu troszkę śniegu popruszone. Pięknie jest. Właśnie tam na dole, gdzie jest te chmury, tam stoi nasze auto. I dlatego były takie mgły, ale wyszliśmy poza mgły. Nie wiem, na jakiej wysokości jesteśmy, nie jakaś tam straszna wysokość, ale pewnie około 1000 metrów. Okazało się, że zmieniliśmy trochę trasę i chyba wyjdzie więcej, z 16 km. Zobaczymy jeszcze, kurde. Dopiero zaczęliśmy iść w kierunku naszego samochodu. Już ponad 3 godziny idziemy. Mniej więcej 3-4 godziny mamy do auta. Dobrze, że wziąłem latarkę, bo chyba nie zdążymy przed zmierzchem. A zmierzch tutaj będzie około 4, pół do 4 może. Kochanie, jeszcze około 4 godziny, to już będzie ciemno, akurat będziemy w lesie wtedy. Nie. Dobrze, że wziąłem latarkę. Nie denerwuj mnie. Ja ciebie nie denerwuję, absolutnie. Jakie tu bagno. Ale kładeczka zrobiona przynajmniej. Wymarzone miejsce dla łosi. Co go docie? Mówi, że ma stare buty i testuje je i w ogóle nie przemakają. No Boris nie ma butów. Zaraz będę miał dupę mokrą i kamera będzie w wodzie. O! No bo to jest woda i lód jeszcze na tym. No Sławek trochę ekstrem teraz. No ekstremalnie teraz jest, masakra. Ekstremalna wyprawa, patrzcie ludzie. No to może jakbyśmy zasiedli na tyłku, to byśmy sobie spłynęli na dół. Po co mamy iść? No bo kurde, nawet nie ma gdzie z boku. Nie, no tak, nie damy rady. Musimy... Tu jest przymarznięte z góry. No i? Dało się?
się. Dało się. Dochodzimy do finiszu. Dochodzimy. Ale jeszcze mamy kawał drogi, ci powiem, Kasia, bo... My... Nie mu. Taksówka i do domu. Taksówka. No i musimy się przeprawić przez rzekę, Kasia. Ściągaj buty. Chwilę zmarznie stopy, ale za chwilę... Nie? Ale... To jak z mamą, jak mam auto po drugiej stronie, tak przejdziemy. No ty możesz się przeprawiać. Ja idę przez mąż. Tu są chyba pstrungi. A most jest, o kurde, nie wiedziałem. Tak, bo to jest przecież droga dla skuterów. Jeszcze pod górę, no bez jaj. Jeszcze pod górę będzie nie raz. Ory. Czekaj. Nie, ja tu nie wyjdę. Czekaj. Daj, daj ja łapkę. Muszę pod... Daj łapeczkę. Nie. Co ci tam mi to da? O kurde. No i takie sprawy, że prądu mamy mało, mamy tylko 56,6%. Nie ładuję nic ze słonecznych baterii w ogóle, bo je są, po pierwsze są brudne, po drugie jeszcze śnieg nasypał na nie. Także te dwa dni i musimy ładować się. Dwie noce praktycznie. Dwie pompy chodzą od ogrzewania, po ogrzewanie podłogowej do kaloryferów. No ale co, gazu za to mamy jeszcze jakby 1/4. A wiecie, kiedy tankowaliśmy gaz? W marcu. A mamy teraz listopad. Także duża butla, fajnie to jest. W lecie to oczywiście się nie zużywa dużo, bo tylko na ciepłą wodę i na gotowanie. Ale jak przyjdzie zima i trzeba grzać, no to wiadomo, że szybciej idzie. Ale tak naprawdę to jeszcze nie przetestowałem, ile wystarczy mi cała butla. W tamtym roku, jak byliśmy na północy Szwecji, no to byliśmy 2 tygodnie, no to pół butli poszło, no ale tam było rzeczywiście w minus 20 prawie codziennie, 15, a było nawet po minus 30 ponad. Co gadacie? I następny dzień, i następna trasa. Ile to kilometrów dzisiaj jest? Jak chcemy, to możemy zrobić 11 kilometrów. 11 może będzie, tylko dzisiaj. W tej chwili idziemy do celu 4-5 kilometrów. Potem możemy zrobić dodatkowe 5 czy tam 6. A dochodzimy do wyjazdu. No już widać soki. Wyciągi. Wczoraj to mieliśmy wyjątkową trasę z takimi pięknymi widokami, jeziora. Morris ma tutaj po prostu raj. Tutaj tyle psów przeszło, że z nim dzisiaj to nie przejdziemy tak szybko. Wczoraj byliśmy na takiej trasie, to prawie całą trasę nie było nikogo. Dopiero pod koniec trasy spotkaliśmy parę ludzi. A dzisiaj idziemy taką jakąś bardziej popularną trasę i to jest taka bardzo chyba lajtowa, bo cały czas deski są porobione. Tam wczoraj to były kamulce i takie rzeczy, i górki. A tutaj to jest tak prawie jak chodnik w mieście. Także... Aj, no nie przesadzaj. No to ma, no masz porobione deski wszędzie. A no bo to jest dlatego, że tu jest też trasa rowerowa. Rowery jest zarąbiście po prostu. Tam daleko widać Norwegię, Trysil, takie ośnieżone.
Jesteśmy prawie na szczycie. No jeszcze nie. Tak się wydaje, te górki takie o, jak w Bieszczadach, takie niby pagórki, ale podejścia są konkretne. No i przecięliśmy przez taką górę, żeby dojść do tego szlaku. Tu jest już szlak. Połowę drogi za nami. No jak zwykle sobie utrudnili. No, musieliśmy trochę wyjść pod taką ścianę. Zadyszki dostałem. Mój Sławuś uwielbia przygody. Dostałem zadyszki, ale powiem wam, że jest coraz lepiej z kondycją. Już tak bardzo nie odstaję od Kasicy. Od żony. Od żony nie odstaję. Ja tak czasem odstaję. Ale nie tak bardzo. No i doszliśmy do szlaku. No i co, kochanie, dzisiaj? Dzisiaj to przydałaby nam się. Dzisiaj idziemy do spa. Jakiś spa, jakiś bubel, drink, jakiś szampan. Znajdujemy się teraz w Selen, w miejscu, w którym odbywa się start jednego z najsłynniejszych biegów narciarskich chyba w Europie, a może i na świecie. Nazywa się Vasaloped, czyli Vasaloped. To jest wyścig jakby królów, wazów. Tu zaraz się wyświetli, ile zostało dni do startu. Na razie tylko godzina się... O, 118 dni. Vasaloped 118 dogar. Hochberg i Mura. No. Start z Selen, Smogan, Mongsbudarna, Riesberg, Evertsberg, Uxberg, Hochberg, Eldris, Mura. No i w Mura się kończy. I to ma 90 km. Tu są różne start grupar. Tutaj tysiące ludzi startuje na raz. To jest jakaś masakra. Cały ten plac jest wypełniony narciarzami. Aż tam do samego końca, aż tam, tam, tam. Fajnie by było kiedyś tu przyjechać na start, zobaczyć jak to wszystko wygląda, ale tu pewnie jest tyle ludzi, że się nie dobije. No ale można zostawić gdzieś dalej samochód, bo to w ogóle jest w tamtą stronę jeszcze hektary, patrzcie, i to wszystko, wszystko tutaj stoją ludzie i startują. Tutaj będziemy jeść. Bardzo fajna restauracja. Zobacz, kto na nas czeka. Co tu jest za psina? Coś ich trzeba zjeść wreszcie. Co my tu mamy? Różne sosy, sałatki. Ryba. Dorsz. Ziemniaki. I jakaś szynka krojona. Fajne miejsce, nie? No i takie jedzonko. Bardzo dobre wygląda. O Jezu, jak on jedzie szybko. Masakra. Jeszcze drabinka tutaj będzie. Z boku albo z tyłu. Zobaczymy. Puk, puk.
zostaję tutaj, czy jadę z tobą? Nie, może zostać. Nie. Biorę no cię. Pięknie się prezentuje samochód, naprawdę w tej śnieżnej w tych śnieżnych okolicznościach. Super, super. No to co, aż żal jechać do domu? No, ja bym jeszcze został. Ja też bym jeszcze została, no ale jutro trzeba do pracy. Pojechałbym dalej na północ jeszcze. No co chciałeś, Marisku? Chciałeś coś powiedzieć?